proszę Państwa, ja pamiętam, jakie były kłótnie pomiędzy starostwem, Radą Miasta, czy może nie Radą Miasta, prezydentem, starostem. Nie było współpracy. Nie było też spokoju. Radni byli przeciwko prezydentowi. Tak nie zbudujemy naszego miasta. To będzie tylko po prostu stagnacja i będziemy stali w jednym miejscu. Dlatego apeluję teraz do wszystkich kandydatów. Zróbcie wszystko, ażeby wygrać. Ale pamiętajcie, że jesteśmy teamem, że jesteśmy jedną drużyną. Ale zróbcie wszystko, bo dla naszego miasta warto. Zmieńmy wreszcie nasze miasto takie, żebyśmy mogli bezpiecznie chodzić, żebyśmy mogli powiedzieć, że wszyscy nasi mieszkańcy żyją godnie. Prezydent, starosta tego nie zmieni. Dlatego podkreślam bardzo ważną rolę. Rolę osób, dla których będziemy głosować do Sejmiku Województwa Opolskiego, bo dzięki tym funduszom możemy naprawdę dużo zmienić w naszym mieście. Ale też podkreślam rolę każdego z Was. Naprawdę być w Radzie Miasta, być w Radzie Powiatu, to jest honor. To jest praca dla miasta, praca dla powiatu. I powiem Państwu, że ja jestem dumna, że przez ostatnie 4 lata miałam szczęście współpracować z tak dobrą Radą Miasta. Dzięki naszym wspólnym działaniom zmieniliśmy, ale to wszystko jest za mało. Jest za mało czasu, 4 lata to za mało. Efekty będą za niedługo. Michał Nowak, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzisiejsza konwencja wyborcza pokazała, że jesteście najsilniejszą drużyną. Macie najwięcej kandydatów na listach. Zresztą nawet jedna z gazet pozwoliła sobie na sformułowanie samorządowy Dream Team. Jak pan skomentuje tę sytuację przedwyborczą? Panie redaktorze, no nic dodać, nic ująć. Cieszę się, że tak jesteśmy postrzegani. Ale wszystko zweryfikują wybory, no i musimy być do nich doskonale przygotowani. Myślę, że ta konwencja jest etapem tego przygotowania, tej kampanii wyborczej. Przedstawiliśmy listy, przedstawiliśmy także zręby programu i każdy z nas, kandydatów na radnych w mieście, w powiecie, nie zapominajmy też o sejmiku województwa, musi teraz wykonać swoją cząstkę roboty, żeby przekonać wyborców i żeby ten Dream Team nie okazał się Dream Teamem na papierze, ale realnie. No właśnie, ponad 20 radnych, wiceprezydenci, prezydent, starosta, do tego kilku dyrektorów jednostek miejskich. Czy to nie jest taka machina, która po prostu w całości wiąże się z władzą? Po prostu lista władzy? To się źle kojarzy, rozumiem, lista władzy. Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że na tych listach jest całe mnóstwo po prostu zwyczajnych radnych, ale też zwyczajnych ludzi, członków rad osiedli, członków stowarzyszeń, chociażby Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także nie sądzę, żeby to była lista władzy. No, ja nie czuję, żebym jakąś wielką władzę miał w ręku, a startuję z tych list. Ile Platformy jest w tym ugrupowaniu tak naprawdę? Jaka część tych kandydatów to członkowie Platformy? Przyjęliśmy zasadę, że od momentu stworzenia tych list no, nie dzielimy się na członków Platformy, nie Platformy. Myślę, że to nie ma sensu. Dziś jesteśmy jedną wielką drużyną KWW Sabiny Nowosielskiej Koalicja Obywatelska i pod tym szyldem startujemy. Natomiast jest tam, nie ukrywam, jest tam sporo członków Platformy. Stanowimy bardzo znaczny procent tych list, ale myślę, że to z korzyścią dla tych list. Jesteśmy na pewno solidnym wzmocnieniem i solidnym elementem tej całej układanki. Nie żal wam tego, że Nowoczesna idzie z SLD, a nie z wami? Nie ma tak naprawdę pełnej koalicji obywatelskiej w Kędzierzynie-Koźlu? Znaczy, trochę na pewno tak. Trochę tak, bo jest to trochę inaczej niż w sejmiku. No ale życzymy wszystkiego dobrego kolegom, koleżankom z Nowoczesnej. Myślę, że mam nadzieję, że też dostaną się do Rady Miasta i po prostu będziemy zgodnie współpracować dla dobra miasta już w ramach być może jakiejś koalicji wyborczej.